Kończy się 2022 rok, więc podsumujmy go sobie z perspektywy segmentu monitorów. Dokładnie tak, ja jestem Hudson i bardzo serdecznie zapraszam Was na ten materiał, w którym pokrótce omówię dla Was wszystkie monitory, które miałem okazję testować na tym właśnie biurku. To podsumowanie podzieliłem sobie na trzy części, na monitory Full HD, 1440p oraz 4K. No i postaram się wybrać z każdego z tych segmentów po sztuce, którą ja wybrałbym sam dla siebie. Jaki był ten 2022 rok? Pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl, to wtórny. Dlaczego? Dlatego, że większość premier, które mieliśmy okazję obserwować, no, dotyczyły takich zupgrade'owanych wersji starszych monitorów, których najczęściej podkręcano odświeżanie bądź zmieniano delikatnie matrycę. Tak dostaliśmy Super Speed VA czy Rapid IPS-a. Te zmiany były faktycznie widoczne, no, ale szczęki raczej z podłogi nie zbieraliśmy. Po drugie, wielu producentów, których możemy kojarzyć z innych segmentów technologicznych, spróbowało swoich sił w przypadku monitorów i tak dostaliśmy po sztuce od Razera, Huawei'a, HyperX'a czy Sony. I choć nie było tam nie wiem jak wielkiej rewolucji, no to niektórym z nich nie możemy odmówić, że zrobili solidny research i uszyli swój produkt na miarę konkretnego gracza. No i żeby nie było, że ten 2022 rok jest taki mocno wtórny, gdzie nic fajnego się nie wydarzyło, no to pojawiły się również elementy, które mogą wskazywać, czego możemy się w przyszłości spodziewać, a mianowicie monitory na matrycy OLED. I też taką jedną sztukę miałem okazję testować i choć wiadomo, że póki co ta nowa technologia będzie swoje kosztowała, no to naprawdę prezentuje się obiecująco i już nie mogę się doczekać tego, co wydarzy się w przyszłości. No i mocno liczę, że ten zbliżający się 2023 rok to będzie taki rok zmiany, gdzie więcej producentów zacznie romansować z technologią OLED, ta będzie się stawała coraz bardziej powszechna, a tym samym i tańsza. Więc nie przedłużając, zacznijmy od segmentu monitorów Full HD. Pierwszym monitorem z segmentu Full HD, który zaprezentowałem Wam w 2022 roku, był Samsung Odyssey G3 w odświeżonej wersji. Ten monitor to klasyczne 24 cale rozdzielczość Full HD na matrycy VA, więc możemy spodziewać się bardzo dobrego kontrastu. No ale to odświeżanie zostało tutaj podkręcone ze 144 Hz do 165 Hz. Mamy pełną regulację, duży komfort użytkowania, nietuzinkowy design i świetną jakość wykonania. Do 1000 zł Samsung Odyssey G3 jest jednym z moich ulubionych monitorów. Następnie zaprezentowałem Wam budżetową propozycję od BenQ z serii Mobius, czyli EX2510. I serio, jest to jeden z moich ulubionych monitorów, no ale niestety kosztuje troszeczkę więcej niż choćby właśnie Odyssey G3. Są to te same gabaryty, rozdzielczość i odświeżanie, ale mamy tutaj kolorolubną matrycę IPS, więc naprawdę w grach wygląda to przepięknie. Do tego nietuzinkowy, unikatowy design, świetną jakość wykonania, więc BenQ naprawdę prezentuje się pięknie. Oczywiście mamy głośniki, ale nie są one tak dobre jak w troszkę droższych Mobiusach z wyższej półki. Sztos, ale musimy do niego troszeczkę więcej dopłacić. Następnie pokazałem Wam MSI Optics G251F. Ta sama specyfikacja co w Mobiusie, tyle że nie mamy tutaj ani opcji regulacji, możemy wyregulować jedynie kąt odchylenia. Nic nam się tutaj nie świeci, czyli nie ma tego, do czego MSI nas przyzwyczaił, ale musieli zrobić gdzieś cięcia, żeby zaproponować sprzęt za 1219 zł, bo tyle kosztuje na moment, kiedy nagrywam to podsumowanie. Naprawdę świetna, kolorowa matryca, ale wydaje mi się, że w tej cenie powinniśmy dostać sprzęt, który pozwala na wiele więcej możliwości regulacji. Dalej Dell Alienware AV2521H. Przyznam się Wam, że byłem bardzo ciekawy tego monitora, bo wcześniej nie miałem do czynienia z monitorami z serii Alienware. No i on wygląda naprawdę kosmicznie. Do tego oferuje 360 Hz odświeżanie. Dostajemy tutaj matrycę o gabarytach 25 cali, Full HD i IPS. Naprawdę ten design prezentuje się świetnie, mamy pełną regulację, no ale jest to przede wszystkim monitor dla osób, które takiej mocy potrzebują, więc jeżeli gracie w gry typu Counter-Strike, no to na pewno te 360 Hz odświeżanie zrobi Wam robotę. Później LG 29WP60GB, który był najtańszym monitorem w ofercie XCOMu o formacie obrazu 21:9, czyli takie Full HD, ale rozciągnięte, 29 cali IPS, no ale tylko 75 Hz odświeżanie. Jest to świetny monitor dla kogoś, kto chce rozpocząć swoją przygodę z formatem obrazu 21:9, a, no, a dla mnie osobiście gaming smakuje najlepiej właśnie w takim formacie obrazu. Sporo ustępstw, dość widoczny ghosting, no ale wszystko kosztuje 999 zł, więc ta cena jest największym atutem.
Kolejnym monitorem Full HD, który Wam zaprezentowałem, był HyperX Armada 25 Gaming. No i tutaj matryca IPS, aż 240-hercowe odświeżanie. No tak jak mówiłem na początku, HyperX naprawdę rozeznał się, jeżeli chodzi o segment monitorów i stworzył sprzęt uszyty na miarę pod konkretnego gracza, gracza, który lubi grać w szybsze gry akcji, no gdzie tutaj to szybkie odświeżanie idzie w parze z rozdzielczością Full HD, dlatego że łatwiej wygenerować wymagany klatkaż pod takie odświeżanie. No i tutaj największe wrażenie robił oryginalny uchwyt i ramię, co nie najlepiej świadczy o samym monitorze, no ale sprzęt możemy wyregulować jak nam się tylko podoba i właśnie ten aspekt powoduje, że musimy zapłacić za ten monitor 2599 zł. No mimo, że sama matryca jest naprawdę świetna, no to trzeba być naprawdę dużym fanem tego oryginalnego uchwytu, żeby zainwestować taką kwotę w ten sprzęt. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chcecie zbudować swoje stanowisko gamingowe składające się z paru tych samych monitorów. No i wtedy ten uchwyt pozwala na dużo więcej możliwości i jest to jakaś alternatywa. No i na koniec sprzęt, który mocno namieszał i przez niego bardzo trudno mi wybrać jeden monitor z rozdzielczością Full HD, który mógłbym Wam polecić na Wasze biurko, a mianowicie Acer Nitro VG240YS. I powiem Wam, że no nie jestem jakimś ogromnym fanem Acera, bo to zawsze te same monitory, ale Acer robi robotę w jednym, ponieważ przez to, że wszędzie idzie na ustępstwa, oferuje niesamowitą matrycę za naprawdę małe pieniądze. I w przypadku VG240YS dostajemy 24 cale Full HD IPS, mały ghosting, wysokie odświeżanie, rewelacyjne kolory. No a normalnie ten monitor kosztuje 949 zł. Kiedy ja go recenzowałem, kosztował w promocji w XCOMie 699 zł, a na ten moment kosztuje 799 zł. I dla tak fenomenalnego panelu jestem w stanie nie zwracać kompletnie uwagi na to, że nie mamy tutaj żadnych opcji regulacji, czy jest to dokładnie ten sam design, co zawsze. Rewelacja. Ciężko będzie wybrać jeden monitor z tego segmentu, ale postaram się to jakoś podzielić. Gdybym miał wybierać monitor bez żadnych promocji, pada na Samsunga Odyssey G3, bo jest to świetny stosunek jakości do ceny. Monitor na panelu VA, więc no dostajemy naprawdę świetny kontrast, troszeczkę kosztem kolorów, ale za 999 zł monitor o odświeżaniu wynoszącym 165 Hz naprawdę robi robotę, do tego niesamowity komfort użytkowania i świetna jakość wykonania. Gdybym nie patrzył na pieniądze, padłoby na BenQ od Mobiusa, ponieważ dostajemy tutaj już panel IPS, świetny design i również naprawdę mega konkretny monitor. No a jeżeli patrzymy na promocję, no to tak jak mówię, Acer VG240YS namieszał pod koniec roku, bo za 699 zł dostajemy rewelacyjny panel. Może bez możliwości regulacji, o średniej jakości wykonania, ale sam panel jest rewelacyjny. Mogliśmy go mieć za 699 zł, teraz za 799 zł. Powiem Wam szczerze, że nawet w tej normalnej cenie, czyli 949 zł, ten sprzęt jest bardzo ciekawy, więc no, widzicie, wybór nie jest łatwy. Przechodzimy do segmentu 1440p. Jest to moje ulubione kombo, jeżeli chodzi o specyfikację monitorów, ze względu na to, że najlepiej pasuje pod mój komputer. Ja aktualnie cały czas używam Gamera 600 z RTX-em 2070 Super Gaming. No i pierwszym monitorem, który pokazałem Wam z tego segmentu, był Huawei MateView GT27 Curved. I powiem Wam, że jest to dla mnie monitor pełen sprzeczności. Sprzęt gamingowy, który nie posiada synchronizacji odświeżania. Jest to ogromna bolączka, no, która dość mocno dyskwalifikuje ten monitor dla hardkorowych graczy. No bo poza tym mamy 27 cali, 1440p, matrycę VA, więc soczysty kontrast i 165-hercowe odświeżanie. Wszystko tutaj pasuje, no ale nie mamy tej synchronizacji odświeżania. No i jeszcze jeden mankament, czyli to zakrzywienie. Nie wiem po co ono tutaj, no ale ogromnym plusem jest cena, ponieważ na moment, kiedy nagrywam ten odcinek, za ten sprzęt zapłacimy w XCOMie 1089 zł, więc jeżeli nie potrzebujecie synchronizacji odświeżania, jest to naprawdę ciekawa opcja. Dalej, Acer Nitro VG271US, czyli jest to monitor, który wpisuje się w ten trend, o którym mówiłem Wam na początku, a mianowicie mamy bestsellera, którego podkręcamy i wydajemy go na rynek w troszeczkę odświeżonej wersji. Tutaj dostajemy większe odświeżanie, które ze 144 Hz zostało podkręcone do 170 Hz. Jeżeli chodzi o resztę aspektów, no to jest to klasyczny Acer, ten sam design, wszystko wygląda dokładnie tak samo, tniemy gdzie się da, możemy wyregulować jedynie kąt odchylenia monitora, no ale dostajemy zjawiskową matrycę o świetnych parametrach, więc jest to naprawdę bardzo ciekawy sprzęt, który kosztuje jedyne 1399 zł. Sztos!
No i później zaprezentowałem Wam 27-calowego Razera Raptora, którego premiera no, była dość głośna ze względu na to, że był to pierwszy sprzęt od Razera, który zaprezentowali. No i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o design, prestiż i to, jak unikatowe są ich sprzęty, no to trzeba im przyznać, że i w aspekcie monitorów również udało im się to osiągnąć. 27 cali, 1440p IPS i 144Hz odświeżanie. Ten monitor wygląda jak takie małe dzieło sztuki. No, podświetlana podstawa, która wygląda naprawdę zjawiskowo. Fajnie, bo Razer w końcu zastosował podświetlenie w monitorze, które widać, nie znajduje się gdzieś tam na pleckach, więc tutaj naprawdę duży plus. Minus? No to cena, bo za sprzęt o takiej specyfikacji musimy zapłacić 3999 zł, więc tutaj, jeżeli ktoś nie ma co robić z pieniędzmi, może pozwolić sobie na takie rozwiązanie. Potem dość mocno kontrowersyjny dla mnie monitor, a mianowicie HP Omen 27C Curved Gaming, prezentuje się naprawdę świetnie, ale po pierwsze, po co to zakrzywienie przy takich gabarytach? No i mamy tutaj matrycę VA i aż 240Hz odświeżanie. Nie wiem, po co komu aż tak duża moc, ponieważ no przy rozdzielczości 1440p trzeba dysponować naprawdę solidnym komputerem, aby móc osiągnąć wymagane pod takie odświeżanie klatkaż, więc no za 1999 zł, więc trzeba zrobić naprawdę solidne rozeznanie, czy nasz sprzęt podoła przy takiej mocy. Dalej Asus TUF VG27WQ Curved, również zakrzywiony. No, wcześniej miałem okazję potestować wiele monitorów Asusa, ale to był mój pierwszy w rozdzielczości 1440p. Tutaj również matryca VA, więc możemy liczyć na naprawdę bardzo dobry kontrast. No i 165Hz odświeżanie. Jest to klasyk, dostajemy tutaj pełną regulację, mamy duży komfort użytkowania. Dalej, no nie wiem po co tutaj to zakrzywienie. No i moja sztuka niestety, jeżeli chodzi o jakość wykonania, miała sporo bolączek, głównie jeżeli chodzi o ghosting, backlight bleeding czy równomierność podświetlenia, więc wszystko zależy od tego, jaki egzemplarz do nas przyjdzie. Cena jest sporym atutem, bo za ten monitor zapłacimy 1499 zł, więc o 100 drożej niż w Acerze, no a dostajemy pełną regulację i dużo większy komfort użytkowania. No i ostatni monitor klasyczny w formacie obrazu 16:9, który pokazałem Wam w tym roku, to Yamaha G-Master G2740 serii Black Hawk. No jest to sprzęt dość ciekawy, ponieważ jest to najtańszy monitor 1440p z matrycą IPS. Jego największą bolączką jest to, że posiada jedynie 75Hz odświeżanie, no ale przyznajmy szczerze, że nie każdy potrzebuje wysokiego, ponad 100Hz odświeżania. Jeżeli tak, no to ten sprzęt był naprawdę ciekawym kąskiem. Normalnie kosztuje on 1139 zł, a cały czas jest dostępny w promocji za 999 zł. Musicie jedynie znaleźć kod promocyjny ostatniej recenzji na naszym XCOMowym kanale, więc cały czas możecie wyhaczyć go w obniżonej cenie. W tym segmencie wrzuciłem jeszcze dwa monitory, ale już o formacie obrazu 21:9 i rozdzielczości UWQHD, czyli takie 1440p, ale rozciągnięte. No i pierwszy z nich to HP X34 Gaming. 34 cale, matryca IPS i 165Hz odświeżanie. Możemy wyregulować wysokość oraz kąt odchylenia. Design jest bardzo skromny, no ale cena robi tutaj robotę, bo za sprzęt w tej specyfikacji zapłacimy 1739 zł. No i możemy tego HP-ka skonfrontować z innym monitorem o bardzo podobnej specyfikacji, który pokazywałem Wam na kanale XCOMu, a mianowicie Cooler Masterem GM34CW Curved. Dokładnie ta sama specka, 34 cale, ale matryca VA, odświeżanie również wynosi 165 Hz, no a cena to jedyne 2899 zł. Do tego widoczne smużenie, no, które niestety może przeszkadzać wielu graczom. To zakrzywienie akurat tutaj na mocny plus, tego w HP-ku nie mamy, no a HP pokazał mi właśnie, że jednak to zakrzywienie przy takich gabarytach przydaje się i to bardzo, dlatego w tym zestawieniu jest to jedyny punkt, w którym Cooler Master jest lepszy od HP X34 Gaming, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę, to jest on droższy praktycznie o 1000 zł. No i jeżeli chodzi o rozdzielczość WQHD i UWQHD, mój wybór pada również na Acera VG271US, ponieważ kosztuje 1399 zł i w takiej cenie oferuje najlepszy panel z wszystkich tych monitorów, które miałem okazję testować. Oczywiście musimy zrezygnować tutaj z innych udogodnień, jak pełna regulacja, jakość wykonania, czy taka błaha rzecz jak oryginalny design. Jeżeli miałbym jeszcze wskazać jakiegoś konkurenta, no to padłoby tutaj na tego Asusa, który kosztuje 100
100 zł więcej, ponieważ on oferuje wszystko to, czego Acer nie ma. No ale mamy tutaj matrycę VA, więc raczej ja skłaniałbym się ku IPS-owi. No a jeżeli chodzi o te monitory UWQHD, które miałem okazję pokazać Wam w tym roku, to nie wybieram żadnego i moje serce cały czas zostaje z IAMą G-Master GB3466, która już chyba nie jest dostępna, ale mamy uaktualnioną wersję z numerkiem 3467 na końcu, więc jak coś to tam szukajcie. No i na koniec rozdzielczość 4K. Nie pokazałem Wam w tym roku zbyt wielu propozycji, ale postaram się to poprawić w 2023, no bo wydajność naszych komputerów z roku na rok wzrasta i wydaje mi się, że coraz więcej osób będzie jednak szukało takiego okna, który tą moc będzie w stanie zobrazować, więc jedziemy. Zaczęliśmy od bardzo wyjątkowego monitora, a mianowicie EWE Spectrum, przy produkcji którego wzięto pod uwagę opinię graczy. Jest to 27-calowy monitor o rozdzielczości 4K i matrycy Nano IPS, czyli już tej przyspieszonej, która pozwalała redukować problem ghostingu. Mamy 144-hercowe odświeżanie. No jest to produkt premium, który posiada mnóstwo portów, w tym HDMI 2.1, więc będzie to również idealne okno pod konsolę nowej generacji. Bardzo ładny, stonowany projekt, który odnajdzie się nie tylko na biurku graczy, no ale raczej nie kupuje się go po to, żeby pracować na nim w Wordzie. Świetny monitor, ale kosztuje swoje 4990 zł. No ale mówiłem, że to produkt premium, prawda? Gigabyte M32 UC, 31,5 cala, 4K, Super Speed VA, czyli ta przyspieszona matryca, więc jeżeli obawialibyście się problemu ghostingu, no to tutaj jest on zniwelowany właśnie przez zastosowanie nowej technologii, no i możliwość podkręcenia naszego monitora do 160 Herców. Tutaj również dostajemy bardzo dużo portów, w tym HDMI 2.1. Mamy opcję KVM, czyli za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy podpiętej do monitora możemy sterować wszystkimi innymi urządzeniami, które również do niego podepniemy. Spora moc, no ale niestety synchronizacja odświeżania działa tutaj tylko do pułapu 144 Hz. Na plus również cena, ponieważ zapłacimy za ten monitor 3249 zł. Kolejnym monitorem 4K, który miałem dla Was okazję testować, był Sony InZone M9. No i monitor, który wygląda niczym PlayStation 5. 27 cali i 4K. No tutaj widzę mały zgrzyt między gabarytami i rozdzielczością, ponieważ 4K to naprawdę niesamowita ostrość, która została zamknięta tutaj na dość małej przestrzeni. Wydaje mi się, że 32 cale zrobiłyby tutaj robotę o wiele, wiele lepiej. Przepiękna, kolorowa matryca IPS i 144-hercowe odświeżanie. Brawo dla Sony za to, że no postawili na naprawdę oryginalny design, który prezentuje się wyjątkowo. Ten sprzęt dopasowany jest właśnie pod konsolę nowej generacji, szczególnie pod PlayStation 5, no ale również pod peceta, ponieważ mamy tutaj to 144-hercowe odświeżanie, do tego G-Sync, nie G-Sync Compatible, mnóstwo portów i świetna jakość wykonania, do tego sporo potaniał. No i na koniec, jeżeli chodzi o segment monitorów 4K, ten sprzęt, który jest takim promykiem nadziei na rok 2023, czyli pierwszy gamingowy OLED od LG, 48GQ900B z serii Ultra Gear. 47,5 cala, rozdzielczość 4K, 120-hercowe odświeżanie, które możemy podkręcić do 138 Hz, no i ta matryca OLED, która zapewnia niesamowite, nieskazitelne czernie, przepiękne kolory, które wyglądają niesamowicie. To, jak gra się na takim monitorze, to jest po prostu poezja. No ale oczywiście wszystko swoje kosztuje. Na uwagę zasługuje również tutaj antyodblaskowa powłoka, która świetnie radzi sobie z problemem odbijania światła. Największym problemem tego monitora są jego gabaryty, bo to trochę taki telewizor, tyle że ma on wejście DisplayPort i możemy podpiąć sobie do niego peceta. No i to jest, drodzy Państwo, właśnie moje życzenie na rok 2023. Bardzo bym chciał, żeby producenci w końcu korzystali z technologii OLED, ale zamykali ją w monitorach o bardziej biurkowych gabarytach. 6299 zł. Im szybciej więcej producentów zacznie korzystać z technologii OLED, tym szybciej możemy się spodziewać, że te ceny zaczną spadać. Więc no cóż, no, nie ma na co czekać, jedziemy. Z tych wszystkich monitorów 4K stawiam na najtańszą opcję, czyli Gigabyte M32 UC, no bo ta matryca Super Speed VA naprawdę robi robotę. Świetny kontrast, ten efekt ghostingu został tutaj bardzo fajnie ograniczony, no a gabaryty robią naprawdę świetne wrażenia. Jakby stał mi tutaj monitor za 5
tysięcy złotych, to bałbym się z niego korzystać, bo jeszcze by się zepsuł, spadł. Strach pomyśleć. Chciałem, żeby było krótko, nie wyszło. No i kochani, 2023 rok przed nami. Ja nie mogę się go doczekać ze względu na to, że zapowiadam się naprawdę bardzo ciekawie i mam nadzieję, że się na nim nie zawiodę. Tym bardziej, że marzenie, które wypowiadałem parokrotnie w trakcie trwania tego materiału, czyli że nie mogę doczekać się mniejszych monitorów o 32-34 calach na matrycy OLED, zaczyna się pomalutku spełniać. I już mogę Wam zaspoilerować, że w styczniu taki monitor stanie tutaj na moim biurku, więc nie mogę się doczekać. Wam, drodzy widzowie, chciałbym życzyć cudownego 2023 roku, żeby przede wszystkim był dużo bardziej spokojniejszy i stabilniejszy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach już w nowym roku. Mówił do Was Hudson. Trzymajcie się.